W Jaworznie znajdowały się w przeszłości trzy spore stadiony piłkarskie. Istniejące obecnie Górnika Jaworzno, a także Szczakowianki oraz Wiktorii Jaworzno. Po II wojnie światowej pojawił się wszak pomysł wybudowania kolejnego, tak zwanego stadionu centralnego, służącego nie tylko jako miejsce do rozgrywek piłkarskich, ale i organizacji rozmaitych imprez dla mieszkańców naszego miasta. O tym, skąd się wziął taki pomysł, w jakim osobliwym miejscu planowano jego lokalizację i dlaczego właśnie tam, oraz o tym, dlaczego nic z tego nie wyszło. O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszamy. Sport w naszym kraju z naciskiem przede wszystkim chyba na piłkę nożną cieszy się do dnia dzisiejszego niezwykłą popularnością. No i to zarówno w sferze ogólnopolskiej, ale i tej lokalnej, bo przecież w Jaworznie na przestrzeni dziejów mieliśmy wiele drużyn i klubów piłkarskich. Mieliśmy i mamy kilka boisk oraz stadionów. Dawniej były trzy takie większe stadiony. Ten Górnika Jaworzno już nie istnieje, ale pozostały stadion Szczakowianki czy Wiktorii Jaworzno. Ale proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku o swego rodzaju stadionie widmo, nie przez przypadek taka, a nie inna nazwa czy tytuł dzisiejszego odcinka, dlatego że mowa będzie o stadionie, który powstać miał, o tak zwanym stadionie centralnym w Jaworznie właśnie, ale który jak widać nie powstał i pozostał jedynie mrzonką, chociaż plany były bardzo ambitne. Ale zacznijmy, drodzy Państwo, od początku. Pierwsze takie spotkanie dotyczące powstania w Jaworznie stadionu centralnego, czy właściwie takiego centralnego ośrodka sportowego, pojawiły się w roku 1954. Całkiem niedaleko stąd, na ulicy Mickiewicza w budynku Sokoła. W 1954 roku, 22 lutego, odbyło się takie pierwsze spotkanie na wniosek ówczesnego przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. To był wówczas taki odpowiednik dzisiejszego prezydenta miasta. Tym przewodniczącym był Edward Sadowski i na jego wniosek to spotkanie się odbyło i tam rzeczywiście miano dyskutować na temat rozwoju infrastruktury sportowej na terenie ówczesnego miasta Jaworzna. Przybyli przedstawiciele z Warszawy, między innymi z resortu kultury fizycznej, chociaż ten resort nie był wtedy jeszcze w randze ministerstwa. Przybyli przedstawiciele władz lokalnych, władz samorządowych, środowisk sportowych, między innymi klubów sportowych, ale także przedstawiciele tych najważniejszych, chciałoby się powiedzieć, ówczesnych zakładów pracy, przede wszystkim kopalni Bierut, czyli dzisiejszy Piłsudski, bo wtedy była to odrębna kopalnia, oraz nowej wówczas elektrowni Jaworzno 2. I rzeczywiście na tym spotkaniu miano decydować, jakie będą kierunki rozwoju tego jaworzyńskiego sportu, a właściwie tej infrastruktury sportowej na terenie naszego miasta. Przybyli zresztą na to spotkanie również przedstawiciele tak zwanego Miasto Projektu z Krakowa. To było takie biuro, które zajmowało się projektami i realizacją różnego rodzaju inwestycji. No chociażby oni stali za budową, w ogóle powstaniem krakowskiej Nowej Huty. I oni również tutaj opracowywali plany dotyczące odbudowy oraz rozbudowy ówczesnego miasta Jaworzna po II wojnie światowej. Ale tak naprawdę na tym spotkaniu zbyt wiele się nie podziało. Dyskutowano, no oczywiście nikt nie kwestionował potrzeby powstania takiego ośrodka sportowego, ale tutaj jakby wykazały się, czy pojawiły się takie partykularne niestety interesy. No i tak na przykład przedstawiciele ówczesnej elektrowni Jaworzno 2 twierdzili, że oczywiście bardzo dobrze, że taki ośrodek powinien powstać, ale chcieli, żeby on był w bezpośrednim sąsiedztwie albo przynajmniej stosunkowo blisko właśnie elektrowni, żeby korzystać z tego ośrodka mogli przedstawiciele tych, czy w ogóle pracownicy i rodziny tych, którzy pracowali właśnie na elektrowni. Ale tutaj tak naprawdę wiele środowisk tych jaworzyńskich twierdziło, że to jest bardzo zły pomysł, dlatego że po pierwsze blisko elektrowni, stosunkowo niewysokie dymiące kominy, no a po drugie hałda, którą mam za swoimi plecami, ta hałda jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie była zalesiona, zadrzewiona, nie było tam żadnej trawy, był to taki goły pagór, gdzie była skała płonna, piaskowiec, pyły, jakieś odpady i tak naprawdę w wietrzny dzień wszystkie te pyły unosiły się tutaj
po okolicy do tego stopnia, że tak naprawdę nie szło nawet w taki wietrzny dzień otworzyć okna, bo wszędzie ten pył roznosił się po najbliższej okolicy. Więc budowa takiego ośrodka tutaj blisko hałdy i elektrowni w ogóle nie wchodziła wtedy w grę. Szczególnie ze względu na to, że w ramach tego ośrodka miał być nie tylko stadion, ale również odkryta pływalnia, czyli basen. A natomiast przedstawiciele na przykład kopalni Bieruta, oni tak naprawdę byli bardziej zainteresowani dokończeniem budowy stadionu Wiktorii Jaworzna. Ta budowa ciągła się od roku 1948 i tak naprawdę wlekła się bardzo ociężale w takim ślimaczym tempie i tak naprawdę przedstawiciele tego zakładu byli bardziej zainteresowani skończeniem tamtej inwestycji niż włożeniem jakichkolwiek bądź środków na budowę nowych ośrodków. No i można powiedzieć, sprawa spaliła na panewce. Co prawda dwa dni później odbyło się kolejne już takie robocze spotkanie. Wtedy powołano taki specjalny komitet budowy, obywatelski komitet budowy Centralnego Ośrodka Sportowego. Na jego czele stał ówczesny poseł na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pan Józef Karweta. No i rzeczywiście można powiedzieć, że zabrano się do roboty, ale niestety tej inwestycji nie udało się finalnie jako jednego ośrodka zrealizować. Chociaż rzeczywiście basen na osiedlu stałym, czyli w bezpośrednim można powiedzieć sąsiedztwie elektrowni, finalnie na początku lat 60. powstał i rzeczywiście na początku to była odkryta pływalnia. Z czasem dopiero została nakryta według projektu pana Jerzego Dudzika. Natomiast no można powiedzieć, że była to jakby osobna jednostka, nie w ramach żadnego większego ośrodka. Natomiast jak się miała sprawa ze stadionem? No można powiedzieć, że wtedy, w tych latach 50. nie podziało się kompletnie nic, ale tak naprawdę temat, proszę Państwa, wracał jak bumerang. Natomiast wielkim kłopotem była tu też lokalizacja zarówno na początku basenu i stadionu, a potem stadionu, dlatego że pamiętajmy o tym, że na przykład Jaworzno na początku lat 50. wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj. Myśmy się przyzwyczaili, że to Jaworzno, to nasze miasto jest dzisiaj takie zwarte, stosunkowo duże, ale tak naprawdę współczesne, to znaczy obecne Jaworzno składało się tylko i wyłącznie z tego, co dziś rozumiemy pod pojęciem Śródmieścia, z Niedzielisk oraz Dąbrowy Narodowej jest osiedlem stałym, ówczesnym, budującym się osiedlem stałym, a więc było zdecydowanie mniejsze i wybranie terenu na lokalizację tak dużego obiektu było stosunkowo, proszę Państwa, kłopotliwe. Zakładano pierwotnie, że to mogły być gdzieś okolice Pechnika, no ale skoro stwierdzono, że jednak ten centralny ośrodek jako taki nie powstanie, no to sprawa, jak już powiedziałem, spaliła na panewce. Ale pomysł wybudowania nowego stadionu w Jaworznie jeszcze kilkakrotnie wracał i jeszcze na przełomie, proszę Państwa, lat 60. dokonywano różnego rodzaju badań i pomiarów, jakie to miejsce najlepiej nadawałoby się na wybudowanie takiego właśnie stadionu. I co jest tutaj jakby najbardziej, proszę Państwa, zaskakujące, to fakt, że ówczesny stadion centralny w Jaworznie zamierzano wybudować niemal dokładnie za moimi plecami, a mianowicie na hałdzie na rogu ulicy Fryderyka Chopina i dzisiejszej ziemi rzemieślniczej. A dlaczego wybrano hałdy? Dlatego, że wtedy ona już była całkiem spora, dość mocno zwarta w ramach tej skały płonnej, która tutaj była składowana. No i tak naprawdę zamierzano wykorzystać ten usypany już twór, żeby na nim osadzić ówczesny stadion centralny. A dlaczego? No dlatego, że tak naprawdę sposób, w jaki wtedy budowano stadiony, odbiegał zupełnie inaczej od tego, jak robi się to w dniu dzisiejszym, kiedy się stawia wielkie betonowe, stalowe, żelbetowe konstrukcje. Wtedy tak naprawdę przede wszystkim głównie z ziemi usypywano charakterystyczny wał, który finalnie tworzył koronę, a wewnątrz tego wału były oczywiście trybuny oraz bieżnie i ewentualnie sama murawa stadionu. I dokładnie tak samo zamierzano zrobić tutaj. Nie sztucznie usypywać jakiś wał, nie rozplantować zupełnie tej hałdy, tylko tak ją ułożyć w terenie, żeby ona w sposób naturalny stanowiła usypisko, żeby wewnątrz wybrać ten urobek i wewnątrz tego urobku, wewnątrz tej hałdy zorganizować właśnie murawę stadionu i w jego wewnętrznej części zorganizować również trybuny piłkarskie, a oczywiście na samej górze miała być tak zwana korona stadionu, więc ten dość osobliwy obiekt, który stoi tutaj do dnia dzisiejszego, ta jaworzyńska hałda tak naprawdę do lat 70. projektowana była jako przyszły jaworzyński stadion centralny, a więc ten twór, który nie jest czymś naturalnym, jest usypiskiem stworzonym przez człowieka, przez funkcjonujące tu górnictwo, przede wszystkim przez kopalnię Tadeusz Kościuszko, która kiedyś tu przecież stała, jeszcze tak całkiem niedawno, to właśnie na tej jaworzyńskiej hałdzie pokopalnianej zamierzono posadowić nowy jaworzyński stadion centralny, ale jak widać, ta inwestycja nie została również zrealizowana. Być może brakło dobrej woli, być może brakło środków finansowych. Niemniej jednak projekt taki
był, ale ten tak zwany stadion centralny, jak wskazuje nasz dzisiejszy tytuł, stał się niestety stadionem widmo i ta pokopalniana hałda jest nie tylko reliktem przeszłości górniczej tego miejsca, ale bardzo ambitnych planów dotyczących lokalnego sportu.